kolejnej operacji mamy do dodania z kolei przychód. Wybieramy opcję Dodaj, przychód. Wprowadzamy numer dokumentu. Jest to również wystawiona przez nas faktura VAT. Tą fakturkę wystawiliśmy dla hurtowni REX. W opisie napiszemy sobie sprzedaż towarów. Można dopisać odkurzacze. Zapis ten pochodzi z dnia 22 stycznia. W kategorii wybieramy sprzedaż. Mamy wystawioną fakturę VAT, czyli dodamy dane VAT-u i w przypadku przychodu mamy sprzedaż towarów i usług, czyli na tej pozycji wprowadzamy wartość netto naszej faktury 2500 zł. Przechodzimy na dane VAT. W kategorii wybieramy sprzedaż. Miesiąc styczeń, sprzedaż jest krajowa. Na stawce 23% wprowadzamy wartość netto faktury. Wybieramy opcję Zapisz. Mamy jeszcze do dodania jeden przychód. Wybieramy opcję Dodaj, przychód, numer dokumentu. Również jest to faktura VAT. Tym razem numer 2/01/2013. Tą fakturkę wystawiamy dla hurtowni Dni Multi. W opisie sprzedaż towarów. Zapis ten pochodzi z dnia 24 stycznia. W kategorii wybieramy sprzedaż. Dodamy dane VAT i na sprzedaży towarów wprowadzamy wartość naszej faktury, to jest 4000 zł. Przechodzimy na pozycję VAT-u. W kategorii musimy wybrać sprzedaż. Zapis jest ze stycznia. Stawka VAT-u 23%, więc na tej pozycji wprowadzamy wartość netto faktury. Program nam wszystko przeliczył. Wybieramy opcję Zapisz. W następnej operacji gospodarczej mamy do wprowadzenia fakturę za abonament telefoniczny. Wybieramy opcję Dodaj. Jest to dla nas wydatek. Wprowadzamy numer dokumentu. Jest to faktura VAT 02/01/2013. Jest to fakturka od Polkomtela. W opisie możemy wpisać abonament telefoniczny. Zapis ten będzie z dnia 31 stycznia, czyli daty nie zmieniamy. W kategorii powinniśmy mieć kategorię telefon. Nie ma, dodamy. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Jest faktura VAT-owska, więc dodamy dane VAT i tutaj dla nas będą to pozostałe wydatki, więc tutaj wprowadzimy wartość netto tej faktury, to jest 180 zł. Przechodzimy na zakładkę VAT-u. W kategorii wybieramy telefon. Będzie to dla nas wydatek typu kosztowego, odliczenie jest całkowite. Na stawce 23% wprowadzamy wartość netto, czyli 180 zł. Następnie wybieramy opcję Zapisz. W kolejnej operacji gospodarczej mamy zarejestrować wynagrodzenie dla pracownika marka Avrone. Pamiętacie Państwo, że sporządzaliśmy listę płac w programie Mikrogratyfikant. W tej chwili tą listę płac zaimportujemy do naszego programu Rachmistrz GT. W tym celu najpierw musimy ustawić schemat importu. Wybieramy listę modułów, następnie wybieramy schematy importu i taki schemat musimy dodać. Wybieramy opcję Dodaj, musimy go nazwać. Na przykład lista płac. Z typu dokumentu wybierzemy sobie właśnie listę płac. W kategorii wybierzemy sobie wynagrodzenia. Taką kategorię mamy. Następnie przechodzimy import do książki przychodów i rozchodów w kolumnie wynagrodzenia. Z dokumentu
źródłowego będziemy mieli kategorię i data wpisu to oczywiście miesiąc wypłaty i tutaj również data zdarzenia miesiąc wypłaty. Jeżeli schemat został ustawiony, zatwierdzamy go przyciskiem OK, po czym wybieramy import. Źródłem danych jest dla nas podmiot. Przechodzimy dalej. Będzie to import nie z dowolnego okresu, ale z miesiąca stycznia, więc możemy albo wybrać tutaj opcję poprzedni, ostatnie 30 dni, poprzedni miesiąc i tutaj pokazuje nam się miesiąc styczeń. W typie dokumentu możemy zostawić dowolny, ponieważ tam jest tylko jeden dokument lub byśmy mogli tutaj również wybrać sobie, że jest to lista płac. Mamy listę płac i magazynów u nas nie ustawiono. Nie było wcześniejszych importów. Jeżeli byłby błąd, to proponuję, żeby ten import został przerwany. Wybieramy opcję dalej i pokazuje nam, że do zaimportowania jest jeden dokument. Gdybyśmy to okienko spróbowali, o nie, uda nam się rozciągnąć, to byśmy tu zobaczyli, że jest to właśnie lista płac. Wybieramy opcję dalej. No i teraz musimy wybrać opcję zakończ i program poinformuje nas, czy zaimportował nam listę płac. No i jak Państwo widzicie, mamy okno wyników importu i lista płac została zaimportowana poprawnie. Zamykamy. Wracając do naszej książki przychodów i rozchodów, powinniśmy tą listę płac zobaczyć w tym miejscu. I widzimy. Proszę bardzo, otworzymy. W tym wypadku nie mamy tutaj danych od kogo, ponieważ to my tą listę płac sporządzamy. W kategorii mamy wynagrodzenia i na pozycji wynagrodzeń mamy kwotę 3000 zł. Wybieramy opcję, oczywiście tutaj zapisz. Wszystkie dane zostały wprowadzone. W ten sposób wyglądał import listy płac z programu Mikrogratyfikant. W kolejnej operacji gospodarczej mamy do wprowadzenia dowód wewnętrzny związany z amortyzacją samochodu. Państwo wiecie, że tą amortyzację też wcześniej naliczaliśmy. Wybieramy opcję dodaj, wydatek. Numer dokumentu. Tutaj dokument był już ponumerowany przez program. Warto byłoby wrócić do operacji na środkach trwałych. Może ja jeszcze anuluję ten dokument. Wchodzimy na operację na środkach trwałych i tutaj widzimy ten dowód naliczenia umorzenia amortyzacji. Amortyzacja podatkowa to 1166,67 zł. Wybieramy przycisk OK, kwotę zapamiętujemy lub wpisujemy z operacji gospodarczej, wracamy do naszej książki przychodów i rozchodów, wybieramy opcję dodaj wydatek, wprowadzamy numer dokumentu, tam było AN 2013/01/1. Znowu my jesteśmy wystawcą tego dokumentu, w związku z czym tutaj nie będziemy podawali danych. Ja bym tutaj wpisała w opisie amortyzacja za miesiąc styczeń. Kategorii również powinna nam się pojawić kategoria amortyzacji, więc dodamy taką kategorię. Nie mamy tutaj danych VAT i na pozostałych wydatkach wprowadzamy kwotę amortyzacji, czyli 1166,67 zł. Zatwierdzamy przyciskiem zapisz. Program informuje nas, że nie ma kontrahenta, ale w tym przypadku dokładnie tak to wygląda. Mamy jeszcze jedną operację gospodarczą. Z 31 stycznia otrzymaliśmy wyciąg bankowy, który informuje nas o tym, iż zapłaciliśmy za fakturę VAT 122 5658 zł oraz bank pobrał od nas opłatę za przelew w wysokości 5 zł. W przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów nie prowadzimy ewidencji rozrachunków, tylko mamy możliwość prowadzenia przychodów i kosztów. Z tego wyciągu bankowego zarejestrujemy tutaj tylko i wyłącznie koszt opłaty za przelew. Wybieramy opcję dodaj, wydatek. W dokumencie powinniśmy wpisać wyciąg bankowy. Od kogo możemy dodać kontrahenta w postaci banku, żeby tutaj program nam nie krzyczał, że kontrahenta nie ma. Wybieramy dodaj. Tylko króciutko wpiszemy sobie
nazwę. Tam był bank KB Wrocław. Dokładnie to samo zrobimy w nazwie. I to będzie wszystko. Więcej danych nie będziemy wprowadzali. Zatwierdzamy OK. Wybieramy tą kartotekę. W opisie napiszemy sobie opłaty bankowe. I taką również powinniśmy sobie stworzyć kategorię. Tego nie mamy, więc wybieramy opcję Dodaj. Zatwierdzamy. Nie mamy danych VAT i na pozostałych wydatkach wprowadzamy kwotę opłaty za przelew, czyli w naszym przypadku jest to 5 zł. Operacja była z 31 stycznia, więc daty tutaj nie zmieniamy. Wybieramy opcję Zapisz.